Czy Ukraińcy z obawy o własne życie i zdrowie w świetle zmieniających się przepisów związanych z poborem opuszczą natychmiastowo teren Unii Europejskiej, a w tym również Polski? Pochodzący z Ukrainy redaktor naczelny Gromana 24, pochodzący, ale zamieszkujący w Polsce, Dmytro Brodnowi opublikował na Twitterze fotografię i film pokazujący kolejki po paszporty, jakie ustawiły się pod jednym z centrów paszportowych dla Ukraińców. To centrum paszportowe na filmie znajduje się w centrum handlowym Blue City w Warszawie. Ja już wam w jednym z moich filmów pokazywałem to centrum. Widzicie różnicę? Zatem panika jest. No bo nie wierzę, że po świętach Bożego Narodzenia mężczyźni z Ukrainy ruszyli po paszporty, aby otrzymać nowe, ważne przez 10 lat, ponieważ tak nagle postanowili zwiedzać świat. Ja do dziś nie rozwikłałem zagadki, kto opłaca czynsz za tę powierzchnię, no w gruncie rzeczy handlową. Ja swego czasu prowadziłem sklep w tym centrum handlowym i powiem wam, że do najtańszych to centrum handlowe nie należy. No nie spodziewam się też, żeby zarząd centrum handlowego oddał za darmo tak dużą i atrakcyjną powierzchnię, tym bardziej, że zdaje się w dalszym ciągu to centrum handlowe jest w rękach tureckich, nazwijmy to, inwestorów. A swoją drogą to bardzo ciekawa historia jest związana z tym powstaniem tego centrum handlowego. Jest w niej wiele zwrotów akcji i zwykłych przewał. Znam tę historię z pierwszej ręki, a jeżeli chcielibyście poznać tą opowieść, to w komentarzu do tego filmu napiszcie hasło toj toj. No i koniecznie dajcie łapkę w górę. Jeżeli do niedzieli, do godziny 20 uzbieramy 1000 łapek, to nagram o tym film i wyemituję go w poniedziałek 1 stycznia o godzinie 15. Tak na dobry rozruch roku. Ale wracając do zmieniającego się prawa na Ukrainie. Co ciekawe, pan Dmytro w cytowanym przeze mnie tweecie sam używa określenia na Ukrainie, zamiast kaleczącego polską mowę i moje uszy określenia w Ukrainie. Ale dlaczego takie poruszenie? Co takiego się wydarzyło? Jakoś nie wierzę, że nagle po świętach wszyscy Ukraińcy w wieku poborowym, zamieszkujący w Polsce albo przebywający chwilowo w Polsce, ruszyli po paszporty, bo postanowili zwiedzać świat poza strefą Schengen. Bo do poruszania się po strefie Schengen mają pełne prawo nadane im podczas podawania się za uchodźcę wojennego i przekraczając granicę Unii Europejskiej na mocy specjalnych przepisów. W pierwszych liniach opisu tego filmu znajdziecie linki do innych moich filmów poruszających tematykę polsko-ukraińską, a w zasadzie filmy związane z tematyką Ukraińców w Polsce. No i jak zwykle przy tej okazji chciałbym podkreślić po raz kolejny, że nie widzę żadnych pozytywnych aspektów związanych z przyjmowaniem do Polski i nadawaniem obywatelstwa czy uprawnień socjalnych uchodźcom ekonomicznym czy wojennym. Obywatelom Ukrainy czy każdego innego kraju. Zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej. Oczywiście nie jestem wrogiem umożliwiania obywatelom innych państw podejmowania pracy na terytorium Polski, ale na zdrowych zasadach. Jeżeli chcesz pracować w naszym kraju, to musisz szanować naszą kulturę, zwyczaje oraz historię. A prawa emerytalne będziesz mógł nabyć nie inaczej niż nasi obywatele, po wypracowaniu odpowiedniego stażu pracy, ale tylko na terytorium Polski. Bo jak na razie mamy do czynienia z jednej strony z cwaniakami, którzy jak pijawki przyczepiają się do naszego ZUS-u i innych instytucji, które bez opamiętania rozdają nasze pieniądze, a na drugim biegunie mamy wyzyskiwanych obcokrajowców, którzy pracują często na czarno albo na półczarno za najniższe stawki, no i bardzo często dorabiają międzynarodowe korporacje. Zobaczcie, kto wam smaży kanapki w McDonaldzie, kto wam dowozi jedzenie rowerem czy skuterem. Czasami tych ludzi jest zwyczajnie żal, a przecież wzorem chociażby Australii moglibyśmy ściągać ludzi, których sami wybierzemy, otworzyć drzwi przed przedstawicielami zawodów, których nam brakuje. Ja jakoś mogę sobie wyobrazić Polskę bez żabek co 200 metrów i dowożenia żarcia przez Bolty czy inne Ubery. Ale o co chodzi z tą paniką w biurach paszportowych? Otóż jak możemy przeczytać na portalu Tysol, czyli to jest portal tygodnika Solidarność, w poniedziałek wieczorem, czyli w pierwszy dzień świąt, w Radzie Najwyższej Ukrainy zarejestrowano projekt ustawy o mobilizacji. Ukraiński parlament ma rozpatrzyć nowe zasady mobilizacji i służby wojskowej już 10 stycznia
przyszłego roku. Głównymi założeniami projektu ustawy są m.in. zmiana wieku poboru z 27 na 25 lat, a także ustanowienie ograniczeń praw obywateli Ukrainy uchylających się od rejestracji wojskowej i służby wojskowej. Nowa ustawa wprowadza także wezwania poprzez e-mail, mobilizację niektórych osób niepełnosprawnych oraz rejestrację dla Ukraińców mieszkających za granicą. W projekcie zawarto także surowe kary wobec osób uchylających się od rejestracji i służby wojskowej. Są to m.in. zakaz podróżowania za granicę, ograniczenie dotyczące uzyskiwania prawa jazdy, czy zakaz zawierania umów kredytowych. No ale to chyba na Ukrainie. No i słuchajcie, to jest coś, nad czym obojętnie przechodzić no nie można. Takie przepisy, o ile oczywiście wejdą, a znając praktykę ukraińskich władz, wejdą na 100%. No wiecie, obniżenie wieku poboru to rzecz, która się dzieje. Za chwilę do wojska ukraińskiego będą powoływać 18-latków, no bo rekrut na Ukrainie się po prostu kończy. Ja nie zamierzam nikogo krytykować za to, że nie ma ochoty walczyć w obronie skorumpowanych do granic możliwości ukraińskich wojskowych czy polityków. Słuchajcie, nie mam zamiaru nikogo krytykować, kto nie ma ochoty ginąć w obronie interesów ukraińskich czy ruskich oligarchów. Ale jeżeli ktoś czuje taki obowiązek czy taką potrzebę, no to proszę, niech idzie do woja, niech walczy. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że są miliony młodych Ukraińców, którzy nie otrzymali od tego marionetkowego państwa niczego, a wymaga się od nich najwyższego poświęcenia i posłużenia za mięso armatnie. Ta ich nowa ustawa przewiduje możliwość wezwania do wojska przez e-mail. To jakiś żart. I dlatego ja nie jestem zwolennikiem tych wszystkich ePUAP-ów, profili zaufanych i tak dalej, bo u nas też zaczyna się przestawiać wajchę, aby tego typu przepisy obowiązywały, na mocy których sąd czy skarbówka wyśle ci pismo na adres z dupy i każdy sąd uzna, że go dostałeś. Wiecie, tu jest w Polsce obowiązuje taka zasada domniemania doręczenia, nawet jeżeli go nie odebrałeś, a pod adresem nie mieszkasz od x czasu. W Stanach Zjednoczonych obowiązuje prawo, które mówi, że urzędowe pismo czy wezwanie jest skutecznie dostarczone tylko wtedy, kiedy go dotkniesz. Nawet tam mają takich wyspecjalizowanych kurierów, którzy stają na głowie, żeby dotknąć pozwem rozwodowym czy innym wezwaniem opornego obywatela. A tymczasem u nas? Prawo ułatwiające życie urzędasom. No i to jest coś, co moim zdaniem w cywilizowanym świecie nie powinno mieć miejsca. Jeżeli urzędnik państwowy chce ci dostarczyć pismo, doręczyć pismo, to musi ci je doręczyć skutecznie. Ja rozumiem, że są pewne osoby, które potrafią się migać przed różnego rodzaju wezwaniami, no ale wyrównujmy szanse. Za to te dwa kolejne punkty, zmiany w ukraińskim prawie poborowym, to totalna kpina, zdaje się, nawet z praw człowieka. Powoływanie do wojska osób z niepełnosprawnością, no to już widzimy, jak się Zełenskiemu udała ta szumnie zapowiadana weryfikacja zwolnień ze służby wojskowej. Pamiętacie zapewne, jak grzmiał, że wszystkie zwolnienia ze służby, te wszystkie nadawane niezdolności zostaną ponownie zweryfikowane? Swoją drogą, to pewnie wszystkie te zwolnienia ze służby, no to były załapówy. Bo takie tam mają zwyczaje. Nachapali się wszyscy lokalni wataszkowie w ichnim WKU po to, żeby ci, co mogli sobie na to pozwolić, wykupili się przed wysłaniem na front. A jak Ukraińcy radzą sobie z powoływaniem? Możemy o tym przeczytać na portalu infosecurity24.pl. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU, informuje. Wykryto nowe sposoby uchylania się od poboru do wojska. W związku z tym procederem zatrzymano kilka osób, w tym oficera pracującego w komendzie uzupełnień, który za łapówki wydawał legitymacje studenckie. Jak informował w ostatnich dniach przedstawiciel prezydenta Ukrainy w Radzie Najwyższej, tylko w 2023 roku 60 tysięcy mężczyzn zdecydowało się wykorzystać studiowanie jako okazję do uniknięcia mobilizacji. SBU ujawnia 5 kolejnych sposobów uchylania się od mobilizacji i nielegalnego wjazdu obywateli w wieku poborowym za granicę. Czytamy powiadomieniu. W obwodzie tarnopolskim funkcjonariusze SBU zatrzymali urzędnika rejonowego Wojskowego Biura Poborowego, który oferował swoim uchylającym się od poboru
uniknięcie mobilizacji przez formalne rozpoczęcie nauki w jednej z miejscowych uczelni i to bez konieczności fatygowania się osobiście, no i podejmowania trudów studiowania. Obiecał swoim klientom uruchomienie swoich kontaktów w placówkach edukacyjnych, a za swoje pośrednictwo brał $2000 od osoby. W obwodzie Iwano-Frankowskim zatrzymano dwóch mieszkańców, którzy za opłatą przewozili ludzi kładami przez zieloną granicę w Karpatach. SBU nie poinformowało, do jakiego kraju przewożeni byli mężczyźni uchylający się od poboru. No, wyboru dużego nie ma. W obwodzie rówieńskim mężczyźni wyjeżdżali w fikcyjne zagraniczne delegacje w charakterze menadżerów ukraińskich holdingów rolniczych. Powodem wyjazdu było negocjowanie z zagranicznymi partnerami biznesowymi dostaw produktów zbożowych. No, jak widać, są równi i równiejsi, ale mnie to już zupełnie nie dziwi. Jak jesteś pracownikiem holdingu zbożowego czy cukrowego, pracujesz dla jakiegoś oligarchy, to sobie przez granicę jeździsz, kiedy chcesz. I władze nie mają z tym żadnego problemu. W obwodzie zakarpackim zatrzymano dwie osoby za wskazywanie dogodnych ścieżek do przekraczania granicy w nielegalny sposób. Oczywiście usługa ta była płatna. No ale o śledztwo dziennikarzy z portalu Ukraińska Prawda, którego dziennikarze znaleźli w Hiszpanii nieruchomości zakupione w czasie wojny przez krewnych szefa Komendy Uzupełnień Obwodu Odeskiego, no to nad tym to jakaś cisza jest. Jedynie co, to zatrzymano ludzi pracujących w wojskowych komisjach lekarskich, które wydawały fałszywe orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej i tym samym umożliwiały mężczyznom w wieku poborowym opuszczenie Ukrainy. A głowa tego interesu ma się całkiem dobrze i grzeje sobie z rodzinką tyłeczek w Hiszpanii. Jak informowała 4 września tego roku Rzeczpospolita, powołując się na Ukraińską Prawdę, przedstawiciel prezydenta Ukrainy w Radzie Najwyższej Wenisławski skierował do prac w parlamencie projekt ustawy, który ma skończyć z odroczeniem mobilizacji dla studiujących mężczyzn, którzy zapisali się na drugi lub trzeci kierunek studiów. W związku z tym, jak ocenia, Polska i inne państwa Unii Europejskiej mogą zostać zalane przez ukraińskie wnioski o ekstradycję mężczyzn, którzy dzięki łapówkom wyjechali z kraju. No i właśnie ten pasztet po 10 stycznia będzie przez nas konsumowany. Ja tylko naprawdę nie wiem, jak oni zamierzają zmusić do rejestracji wojskowej Ukraińców już przebywających za granicą. Miałem na to teorię związaną z przywróceniem kontroli granicznej na granicy polsko-niemieckiej. Po prostu Ukraina anuluje paszporty tym, którzy się kwalifikują do służby wojskowej. I po 10 stycznia, jak przytrzaśnie ich w strefie Schengen, to zażąda zwrotu inwentarza. A ci, co stoją w kolejce, to chyba się teraz szybko do Turcji albo Egiptu będą ewakuować. Pamiętajcie o łapkach w górę pod tym filmem, a ja wywiążę się z obietnicy danej wam na początku tego filmu. Do zobaczenia.